Bali 2. Aha, bo ja po się. Okej, dobra. Jesteśmy na poziomie 20. To jest końcówka epoki przemysłowej. I została nam ja pod tytułem Pałac. Posłucham, czy mnie słyszycie. Dobra, słyszycie mnie, także jest wszystko cacy jak należy. Nie przedłużając, zaczynamy pałac. Zobaczmy, co tu jest. Czas misji 23:30. Zrób przynajmniej 600 tysięcy i nie buduj więcej niż jeden tunel. Okej, spoko. Oj, kurwości. No to się tutaj... Jakiś czas mi nie było, więc muszę chwilę się nad tym zastanowić. Nie mogę wybudować więcej niż jeden tunel. Jest tak, tutaj mogę zejść w dół. A, kurna, i tu trzeba będzie ten tunel wybudować. Będę naokoło, ja nie wiem, czy ja dam radę w ogóle ten. Te ciekawości zobaczę. Nie istnieje, więc dobra, ten tunel będzie musiał pójść tutaj. I to mi mocno wszystko komplikuje. Dobrze, że oni tu tylko o tunelach wspomnieli, nie o mostach. Więc tyle dobrego. Most będzie trzeba pobudować na pewno w tym miejscu. To jest pewne. Nie wiem, tutaj też trzeba będzie most pobudować, bo stąd trzeba będzie przedostać. Kurde, no to jest teraz mocno skomplikowane, bo nawet żeby proste takie rzeczy zrobić, ja mam tylko 50 tysięcy. No to nie łatwo, ja wam powiem teraz. Tu nic nie mam, okej. Dobra, jest piasek. Piasek jest mi potrzebny tu. Tym piaskiem mogę sobie zjechać tutaj i się połączyć tu jednocześnie do miasta, więc już... Okej, także szkło już będę miał. Okej. Szkło mi jest potrzebne w dwóch... Żeby tu się dostać, to muszę mieć most, przynajmniej jeden. Te deski później tym mostem tu na górę, okej. Krzesło później tu, spoko. Dalej, to złoto. No to jest potrzebne tu, pierścionek i tu. No i niestety, ale te pierścionki potędy tutaj i dopiero tu i tam. Dobra, czyli... Okej, czyli już w sumie mam plan. Sprawdźmy, jak wyjdzie jego wykonanie. Na pewno muszę się połączyć tu. Dobrze mówię? O cholera. Jak ja się połączę teraz tak... To jest dupa, bo raptem, no może, oj, słabo to widzę. Ciekawe, jak to wyjdzie w ten sposób, czy ja później będę mógł się połączyć z tej prawej strony, stąd, czy ja będę mógł się ładnie połączyć, to jest pytanie. Nawet nic, wypróbujemy, no, bo co innego zostało. To będzie chyba najlepsze połączenie. W ten sposób łatwo tutaj mi wyjedzie. A dodatkowo ja stąd jestem w stanie zrobić odnogę, żeby tam pojechały pociągi. Najmniejszym kosztem. Tak jest 14. Tak jest 13, no to 13 trzeba będzie postawić. Chyba, że... Nie, to
nie dam rady inaczej. Dobra, to niech będzie w ten sposób. Już 29. Tu trzeba coś wymyślić. Piasek. Piasek. Piasek jest mi raptem potrzebny tylko w tym jednym. Nie ma co tu kombinować. Trzeba to zrobić w ten sposób. Dobra, mamy już połączenie. Wszystko jak trzeba. W tym jednym z tymi miejscami. Także już szkło mógłbym wywozić wstępnie tutaj. Bo tutaj to tym pierścionkiem to na samym końcu się zimie. Bo to jest najdłuższa droga. No i tak, już tutaj to mi widzę niepotrzebna. Nie potrzeba kopalni. A szkoda, szkoda, że nie utrudniają aż tak życia. Szkoda, naprawdę. Bo ta gra miałaby naprawdę sporą ambicję. Ma ta gra w sumie ambicję. Gdyby ta mapa się powiększała i by były wszystkie surowce od samego początku. Czyli teraz do tego złota, jakby były. Do sztabki złota, jakby były wszystkie inne. I wszystkie potrzebne wcześniej produkty, czyli tam były dwie kopalnie, tak? Jedna kopalnia złota, a druga chyba węgla. No i to by było super. No ale nic. Trzymają się idei jednego takiego placka. I się trudno. Jedyna komplikacja to w terenie, który no, jest coraz to bardziej skomplikowany. Gryźć ładnie. Drewno w sumie to mógłbym tędy wieść. Tutaj. Tędy. Tylko stąd później nie miałbym jak pociągnąć ładnie torów. Więc tu bankowo jest potrzebny most, żeby. Deski też mogą tak wyjechać. Pojechać tu do góry. Żaden most nie jest potrzebny. Dobra, okej. Dobra. Ile to mnie będzie kosztować? Dużo. To już widzę. To już sobie mogę odpowiedzieć. No bo przecież ja nie mam żadnej nitki pobudowanej, żeby dowieść pracowników. Dotąd tutaj. A to jest podstawa. Żeby cokolwiek zrobić. Więc na obecną chwilę, jako podstawę, to ja mogę zrobić tak, że stąd pracowników wyślę tu. Ile to mnie będzie kosztować przez to przechodząc? To jest 12 tysięcy, a obok też 12. No to nie ma co. Dobra, mam już tutaj też pracowników. Później. Jednocześnie. Kurde, ciekawe czy ja. No ja jak nie podepnę. Cholera, szkło. Ale maniana. Wszystkie pściwo wzięło. To fest. A teraz stąd szkło, ono pojedzie sobie tu, ale już nie skręci tam. Tutaj by było trzeba inaczej tą linię poprowadzić. Może wtedy. Teraz jest ona źle poprowadzona. Tutaj trzeba będzie to przerobić. Maksymalnie do tej krawędzi i tak. I wtedy tu będzie miejsce, żeby robić rozjazdy. Okej, czyli no co, no trzeba to zrobić od razu. Jeszcze chyba wcześniej trzeba to usunąć. Nie, tego nie trzeba było usuwać. Dupa.
nic za bardzo nie zmieniło. Już. Już nie. No. Czekaj, stąd jakby ugryzł. Stąd nie. Mniej. Stąd jakby ugryzł. Stąd. No niestety, patrzcie. Upa. Dupa. No nic, dobra, no mówi się trudno. Szkło będzie jechało sobie tak dookoła w takim razie. No bo nie mam jak tutaj tego zrobić, jedynie jeszcze mostem to załatwić później w przyszłości. Tylko i wyłącznie. Dobra, no na razie pociągnijmy to dalej. Niech to będzie w ten sposób. Teraz będę musiał... Właśnie. Ale psikus. To zrobimy w ten sposób. Proszę bardzo, 25 tysięcy potrzebuję, żeby deski doprowadzić. Dobra. Okej, no tak będziemy robić. Póki co wysyłamy pracowników. Najpierw powysyłamy pracowników do tych wszystkich fabryk. Najpierw tutaj, do tych krzeseł. Pojedzie dwa, niech pojadą sobie dwa pociągi z pracownikami. Później tu wyślemy dwa pociągi do huty szkła. Na sam koniec do papieru. No, trzeba pamiętać, że po czterech przecież się wysyłają, no. A tu aż 10, no ale to nic, to nic. Bo tak, tutaj skręcaj. Jeden. Mam 11 tysięcy, mało. Dobra, to był błąd jednak. Najpierw trzeba było wjeść tutaj, bo już bym mógł więcej zarabiać, a tak to jest dupa. Dobra, skoro już wiem mniej więcej o co chodzi, to zacznijmy to jeszcze raz. Pobudujmy się. No bo teraz tak. Stąd ja mogę pójść na bok, żeby piasek dostarczyć. Mogę pójść tutaj. Nic, no czysta ciekawość teraz. Zobaczmy jak to wygląda. Ej, no bez kitu, zobaczcie jak to było, można połączyć ładnie. Ja jakieś kombinacje robiłem i teraz to może pyknąć. A jak? Proszę bardzo. Może nie tak, ale tak. O, ale numer. Teraz jest wszystko jak trzeba. Ja po prostu przekombinowałem. Wygląda. Bardzo mi się to podoba teraz. To widzę. Więc idziemy teraz tutaj. Dobra, i to już mamy połączone. Teraz... O, patrz, co za licho. Jednak tu nie da rady tak zrobić. Się przeliczyłem. Czy na to wychodziło? Nie, nie wierzę, że się przeliczyłem. To nie może być prawda. A jak? Wszystko działa, tylko coś pieprzyło. Dobra. Mamy pinet, ale to nic. Bardzo dobrze wyszło i tak. Super. Dobra, to najpierw wyślemy sobie pracowników tutaj do piasku. Tak. Tory są ułożone, więc możemy ich wysyłać. A następnie całą resztę.
trzech. Teraz będzie czwarty. Dobra, poszedł. Teraz wyślemy sobie piasek i zaczniemy powolućku zarabiać. No i szkło zaraz też będę mógł sobie tutaj wysłać. Bez żadnego problemu. Kolejne pieniądze. No i zaczniemy próbować podłączać te kłody jakoś. Będzie najlepiej tędy puścić te kłody. Bo trzeba też, chociaż nie, te kłody to podeślemy po tutaj. No to czekaj, to zaraz w sumie może. Dobra, niech on tu podwiezie to. Mamy czterech pracowników, więc oni sobie jadą. Dobra. A my te kłody spróbujemy podłączyć. Bo może to nie wcale jakiś duży wydatek. I a nuż mi się uda. 23 tysiące. Patrzcie. Już mam kłody. Już kłody mogę robić. Bailando. Świetnie. Także tak to trzeba będzie uczynić. Dobra. Ile tutaj będzie to kosztować? 7 tysięcy, 8 tysięcy potrzebuję, dobra. Z tego względu, że chcę pracowników już tutaj stąd wysyłać też, no trochę szybciej będzie. Teraz pierwsze co, to wyślemy sobie właśnie do kłód pracowników. Kurna, trzech wysłałem, nie chcę szlak. Błąd, mój błąd, duży błąd. Cofamy się. I teraz niech mi jedzie. Dobra, i kłody będą już robione. Teraz tak, piasku mi brakuje. Zaraz będzie piasek. Się zrobi to od razu, dwa pociągi naraz wyślę. Dobra, niech już jedzie jeden. I niech już jedzie drugi. Dobra, i zaraz stąd wyślemy dwa pociągi tam, ze szkłem. Już kolejny niech jedzie. Niech te kłody się produkują. Teraz tak, było pieniędzy 8 tysięcy. No tak też zróbmy. O, za dwójkę. Dobra, niech będzie i tak. To źle, że tak połączyłem. Mówi się trudno. Ale zaraz ten błąd się naprawi. Super, dobra. Mogę. Mysiu? Dobra, żoneczka wstała. Dobra, my teraz tu wyślemy tu jeszcze pociąg. Niech to produkuje. Tak naprawdę to potrzebujemy tak. 8 i 12. Dobra. 8 i 12 to jest 20. 4. Okej. Okay. I tak musimy jeszcze zarabiać także. Ale niech już sobie jedzie. Pracownicy też niech sobie już jadą. Dobra, mamy już dość gotówki, żeby zrobić. A mianowicie, żeby pobudować. To na pewno nie będzie, żeby pobudować tory. I teraz już mogę wysyłać wody, ale zrobiłem mały błąd, bo nie mogę stąd wysyłać pracowników. W sumie jaki błąd? Inaczej się nie da. Inaczej się nie da.
Tak, no trudno się mówi, dobra. Stąd wyślę pracowników do drewna i tyle. Tu zakręca, tu niech jedzie, tu niech jedzie. Dobra. A z kolei tutaj zrobimy ścieżkę i pracowników stąd będziemy wysyłać tam. Proszę bardzo. To też już można wysłać. To też już można wysłać. Dwanaście krzeseł, mam cztery, osiem, to już wysyłamy tą pracowników jeszcze. Dobra, no już drewna brakuje, trzy, dobra, pracowników wysyłamy, pracowników. Bardzo dużo szybko gotówka nam urosła. Teraz będzie psikus. No tak, pierścionek potrzebujemy w tym mieście i w tym mieście. Psikus najprawdopodobniej będzie polegał na tym, że jeśli ja zbuduję tunel, wow, 74 tysiące. Jak ja zbuduję tunel, to czy ja skręcę w jedną i w drugą stronę, tą stronę to nie muszę, ale w tą albo prosto. Ciekawe, czy ja pójdę, dam radę. To jest pytanie. Za miliony monet. Zaraz się przekonamy. Dobra, pracownicy niech sobie jadą. Ciebie tutaj już wyślemy. Tu pracowników potrzebujemy teraz. Tutaj. Dobra, niech sobie jedzie. No właśnie tak, tu potrzebujemy pracowników. Do szkła potrzebujemy też pracowników. Także za momencik będziemy ich do szkła wysyłać. Mogę to wysłać. Sprawy, to ja mogę ten pociąg zatrzymać i zawrócić i on też tu pojedzie. Przecież to za problem, no. W ten sposób mam trochę szybciej pracowników. Dobra, i kolejny pociąg też tak zrobimy. Ale to nie, ten w sumie niech pojedzie tutaj. Jeszcze jeden też tu do drewna wyślemy. Co tu się w ogóle dzieje? Teraz będzie drewno, deski w sensie. Jeszcze w sumie jeden ładunek desek. Potrzebowali ładunków 3. Dobra. Jakoś to będzie. Ostatni ładunek do miasta. No i teraz tak, tu się produkuje.
Dobra, już mamy w huk gotówki na razie. Sprawdźmy, co tu teraz się wydarzy. Co ja mogę z tym... O kurwości, nic nie mogę. Trzeba będzie to jakoś może zmodernizować. Bo jestem w pupie. Kombinujmy, mamy 58 tysięcy, także możemy się bawić. Tak, na pewno to tu, to tu. A. Bo to tu i szkło. Szkło mi jedzie stąd, tutaj. Nie problem, bo to też, a pierścionek będzie jechał mi stąd, tutaj. Dobra. No dobra, najwyżej będę zawracał te pociągi. Skoro tak. Bo nie. A nie, mogę też prosto. Udało się? Nie, nie udało się. A jeszcze spróbujmy inaczej. Ojej, coś nowym. Niepotrzebnie. Spróbujmy tak. Teraz. A, nie mogę. Czyli tu rozjazd może być tylko w ten sposób zrobiony. Trochę lipa. Szkła nie będę mógł dowozić. Więc nie, tak, tak nie może być. To w sumie, teraz... Teraz niech będzie w ten sposób. Ale, a pracownicy... Dobra, pracownicy tutaj będą dowożeni stąd. Okej. Czyli może musi być to w ten sposób, nie inaczej. Okej, dobra. Mi pasuje, tak można rzec. Teraz stąd trzeba się podłączyć. Tutaj, następnie... Tutaj i tutaj, dobra. Sprawa jakby rozwiązana. Wysyłamy pracowników. O, się przesunęło, a bo przybliżyłem, dobra. Te deski jadą po raz ostatni. Tutaj, bardzo dobrze. Te deski wyślemy, dwa ładunki. Znaczy kłody. Oj, chwileczkę, pracownicy jadą tu. Dobra, do tego zatrzymamy. Startuj. Teraz pracownicy. Dalej, potrzebujemy... Tak, to wyślemy sobie tu, to wyślemy sobie... A, kurde, nie wyślemy. No nie, wyślemy, no ale będę musiał zatrzymywać pociąg. Dobra. To ty się zatrzymaj. To, co tu się teraz odwala, to będzie maniana. Dobra, ty sobie już jedź. Nie puszczę tu. Nie zatrzymam. Zawracaj. Ciebie zatrzymam. I zawracaj. No i innej opcji nie ma. Niech jadą pracownicy. Dobra, i teraz tak. Stąd już mogę wysyłać w sumie jeden transport. Ale jeszcze się wstrzymam. Najpierw wyślę sobie pracowników. Wyślemy pracowników, tak. Wychody szkła. Pauza. I nazad. Tak, potrzebujemy 12 krzeseł. Więc skoro 12 krzeseł, no to 12, czyli 3 transporty. Mamy jeden. Drugi, trzeci. No to pociągi z pracownikami.
dopiero jedzie jeden, teraz jedzie drugi, a trzeci wyślę później. Najpierw muszę kilka jeszcze desek wyprodukować. I nazad. Pracowników wyślemy. I sobie jadą już tutaj do tych pierścionków. Na zaś wyślemy jeszcze pracowników do piasku. Jedne deski już mogę wysyłać. Dobra, będzie można już ulepszać pociągi. Drugie deski można już wysłać. Muszę się jeszcze wstrzymać. No i dalej, pracownicy. Tu jest 5, tu jest 5, czyli 10. Kolejni pracownicy niech wyjadą. Tym razem tutaj. Dobra, jesteśmy na półmetku, jeśli chodzi o zarobek. Można powiedzieć, że półmetek. Jeszcze nawet, no, 1/4 czasu dopiero wykorzystana. A zaraz będą już krzesła zrobione. Także jest dobrze. Wyślemy sobie pracowników tu właśnie do tych krzesełek. Niech sobie tam pojadą. Tu też mi są potrzebni pracownicy. Są potrzebni pracownicy. 10 szkła. Jeszcze sporo. Nie ma co ukrywać. Dobra, to może pojechać. W sumie też może już jechać. Tak, pracownicy. Ujrzę. Nazad. Stąd kłody niech sobie wyjeżdżają. I nazad. Dobra, mamy już fulla. Chodzi o stołki. Już wszystkie stołki będą zrobione. Do czego mi drewno jest potrzebne? Tylko do zarobku już. Więc potrzebujemy piasek. Piasek tutaj jest gotowy na 8. To te dwa ładunki trzeba wysłać, przysłać jeszcze jednych robotników i będziemy mieli już wszystkie pierścionki zrobione, przynajmniej jeśli chodzi o piasek. Później trzeba będzie jeszcze do szkła powysyłać pracowników i zacząć dalej zarabiać. Dobra, i teraz tak, chodzi o ładunki krzeseł, to ładunki krzeseł są potrzebne tu. Wysyłamy, jedziemy z tym.
kolejni pracownicy do piasku. Do kłótni sobie nie. Pauza dla ciebie. I nazad. Dobra. Dobra, co mi tu jeszcze? Tu trzeba pracowników. Ulepszymy pociągi. To teraz już będą po 5 wagonów ciągały. Trzeba o tym pamiętać. Teraz tak, te deski już mi są do niczego. Aczkolwiek nie. Jeszcze są mi w sumie potrzebne. No nie, jak 1/4 czasu to mi została. No kurde. Źle patrzyłem. Czyli na 18:30 trzeba celować. Dobra, teraz tak, produkujemy już szkło, aby zrobić pierścionki. Potrzebujemy pracowników, żeby jeszcze złoto nam zrobili. Oj, nie, źle. Cofaj się. Tu pracownicy nam są potrzebni. Ale i szkło. Szkło niech już sobie jedno jedzie. Dobra, niech sobie jedzie. 4. Trudno się mówi. Teraz tak, co my tu dalej możemy zdziałać? Piasku, do piasku potrzebujemy pracowników. Ten transport mogę wysłać. Potrzebujemy pracowników do huty. Dobra, i pierścionki już się produkują. Bombastycznie. Teraz tak, co na pewno muszę zrobić, to tutaj zmodernizować. Bo już tamta fabryka mi nie jest potrzebna. Dobrze, 5 szkła, niech sobie jedzie. Złoto niech sobie jedzie i pracownicy niech sobie jadą. Chyba będzie na tyle. Teraz będzie można pierwszy ładunek wysyłać do miasta. No, jeszcze ulepszyć go można. No i pięknie. Teraz wszystko będzie już zrobione. Pierwszy ładunek niech sobie pojedzie do tego dalszego miasta. 5 wagonów i zaraz 5 kolejna pójdzie sobie tutaj i zrobione. Wydawało się, że jest takie straszne. No i dobra, zrobione.
Chyba nic nie przegapiłem. Bardzo ładnie. No nie wykonałem. 10 tysięcy zabrakło. Trudno się mówi. Idziemy dalej. Epoka przemysłowa została właśnie zakończona i wchodzimy do epoki elektryczności. Nieźle, nieźle. Rurociąg. Więc czas misji 20 minut maksymalnie. Nie niszczy obiektów o łącznej wartości przekraczającej 5000 i żaden pociąg nie może przyjechać na złą stację. No spoko. No kurwości. Ja nad tym mogę... Aha, mosty mogę sobie tu budować. Spoko. I tunele jak zwykle tak. Czyli te rurociągi po prostu będą mi tutaj przeszkadzać jak wrzut na dupie. No okej. Czyli zarąbiście. O! Ale zobaczcie, co tu się dzieje. Produkuje elektryczność. Minus 10, nie wiem, kurde, ale wygląda na to, że potrzebujemy jeszcze elektryczność mieć. Tylko pokiego krzypa? To jest w ogóle ciekawe. Ja to muszę? Czy coś? Jeśli muszę, to w jaki sposób? Ale miazga, przecież ja tu nie mam jak się nawet... Tunelem tam nie podejdę. Mostem? No mostem mogę podejść. No ale... A, tu jest elektryczność. Już widzę, produkuje paliwo i tu jest elektryczność mi Ale maniana, czyli tak. Potrzebuję... Most. Jeden. Most drugi. O kurwości, ale pieniędzy pójdzie. Żeby podciągnąć elektryczność stąd. Kurna mać. Lemoniona. Gdzieś tu mi znowu muchuja lata. No pieprzona. Ja pierniczę. Dobra, ogarnijmy się. Teraz tak. Tu jest węgiel. Węgiel potrzebujemy tu. Węgiel potrzebujemy tu. I to tyle. Ok, teraz tu mamy złoto. Potrzebujemy złoto tu. I koniec. Tę ropę potrzebujemy tu. No co za mucha, no pierdzielona. Się przyczepiła, tyle czasu jej nie było. Żeby to wyprodukować, to muszę mieć to. Ja pierdził tam. Nieźle, nieźle. Dobra, teraz tak. Pracowników mogę mieć stąd. Stąd mogę sobie podciągnąć ich do węgla. Okej. Tu jest prosta droga, żeby sobie tu podciągnąć pracowników. Chyba. Tak. Oko. Tylko bardziej chyba potrzebne będzie mi to. Ale maniana. Nie wierzę. Kurde. Czternaście i pół. Okej, dobra, mam już węgiel. Węgiel mogę tędy transportować w dół. Okej. Więc to jest kolejny plus. Podłączymy to jeszcze. Dobra, jeszcze 32 tysiące mi zostały. Żeby rudę złota podciągnąć. Albo tu do góry. To mnie będzie kosztować. Zerknijmy ile. W
20 500 albo most za 22. I jeszcze tory trzeba będzie dobudować. Ale to już krótkie fragmenty, no ale skrócę też sobie drogę. Czy ja będę miał tyle pieniędzy? Zaraz się przekonamy. Bo najpierw ja sobie stąd drogę wybuduję. Zobaczę w ogóle po ile to droga będzie. Droga będzie. Już coś tak widzę. Chociaż... Nie, spoko jest, 24 tysiące. Dobra, i już węgiel wyprodukowany będę mógł tam zawieźć. Także jest spoko. Naprawdę jest dobrze. Ja bym sobie ten most wybudował, jak będzie mnie na niego stać, a będzie mnie na niego stać. To on będzie za 22 tysiące i to będzie naprawdę świetna, świetna droga, szybciutka, bo tutaj tylko fragment dobuduję, tu mały kawałek i już mogę złoto transportować, ale nie do końca, bo jeszcze potrzebuję pracowników. To będę potrzebował tutaj rozjazd, już się przygotuję. Dobra, i 22 tysiące teraz muszę uzbierać, ok, wysyłamy pracowników i jedziemy. Elektrownia to nowy typ fabryki. Dopóki w magazynie znajduje się dość zasobów, produkuje. Dobra, aby przesłać elektryczność do innych fabryk, połącz je z elektrownią używając torów. Kurwości. Czyli nie wystarczy, że ja tylko... A nie, no to jak połączę... Nie, dobra, okej, okay, okej, okay, spoko. Dobra, chyba rozumiem, o co chodzi. Nie powinno być zbyt skomplikowane. No i dobra. No i to jest maks, jaki mogę teraz zarobić, czyli 8-16 tysięcy. 16 i 6. Kurde, mać 16 i 6. To jest niedużo. To jest stanowczo za mało. Mi stać właśnie tylko na most. Dobra, postawimy go. Za chwilę. Czemu ja mam 500? Coś usunąłem? No dobra, no nieważne. W każdym razie tutaj teraz będę potrzebował 1000. Nawet dwóch. Tak, muszę się połączyć. Dobra, stąd pracownika mogę już wysyłać. A tutaj ile to mnie będzie kosztować? 5500. Okej. 5500. Ojej, ale zrobiłem manianę. Stój, dowracaj. Już nie, dobra, jedź kawałek. Teraz stój i zawracaj. Właśnie nie tak, tak miałeś pojechać od samego początku. Dobra. Jedź ta. Dobra, możemy się zacząć budować. Priorytet. O kurde, teraz ten źle pojechał. Mater Deo. Wracaj. Dobra, no moje błędy, no bo czyje inne. Dobra. Teraz tak. Dociana szpak. Mamy już to połączone. Możemy zacząć wysyłać pracowników do kopalni złota. Już mi w sumie tylko złoto potrzebne.
będziemy mogli kombinować, jak tu. No zaraz, mogę się połączyć, ale czy to ma sens? Oczywiście, że może mieć sens. Niech on sobie pojedzie naokoło, ale pojedzie. W sumie to już kolejne mogę też wysłać. Niech jedzie. Dobra, mamy 21 tysięcy. Teraz moje pytanie brzmi następująco. Ile te wagony, tory, nie tory, a kurde mosty. Po 30 tysięcy, tu on nie może stać. Musi on być tu. 30, 28. Okej, okay. Jeszcze mi brakuje. Oczko. Kolejny niech sobie jedzie. I dobra, zaraz będziemy mieli złoto. Sztabki złota, które będę mógł już zacząć wysyłać tutaj. Świetnie. Albo tutaj. Sztabki złota. No niech już sobie jedzie pociąg, niech sobie jedzie właśnie tutaj. Jest 12 sztab. Nie. Czy ja wiozę? Nie, to tutaj, tu muszę to zawieźć. Co ty kombinujesz? Wymyślasz. Uda na kiju. Dobra, mam już 37 tysięcy, więc możemy zacząć coś tutaj rodzić. Więc tak, ten most. Ale w sumie, czy ten most mi tutaj jest teraz potrzebny? Myślę, że nie. Najbardziej potrzebny most będzie mi, jest mi tutaj za 19 tysięcy. Bo trzeba zacząć to wydobywać. A to jest ropa. Ok. I tę oto ropę. Musimy dostarczyć tu. I najlepszym modelem dostawy będzie ten most. Tak, właśnie zrobimy, ale najpierw dostarczymy ludzi. Proszę bardzo. Proszę bardzo. Niech ludziska sobie jadą. Dobra, pierwsze sztabki złota już będą mogły sobie wyjeżdżać niedługo. Pierwsze 8, no to myślę, zobaczymy, może tu je wyślę do tego miasta na sam początek. Mamy już 32 tysiące. Co my możemy tu uczynić? Możemy się połączyć tak i tak. Mi to pasuje. Teraz by się przydało połączyć tutaj. W jakiś magiczny sposób za 11 tysięcy. Pasuje mi. Połączymy się tutaj. Pięknie mi to pasuje. Dobra. Nie, do złota niech jadą. No tak, 8 złota tam, a tu. No dobra.
sumie na dobrą sprawę, to jeszcze możemy się połączyć jakoś tu magicznie. Proszę bardzo, tu jest dużo pracowników, więc możemy zacząć ich wysyłać tu do kopalni. Stąd jest długa droga. Dobra, niech już sobie jedzie. Oj. Udało się w ostatniej chwili. Dobrze. Teraz to kruszywo trzeba wysłać. Dobrze, 8 sztabek złota już jest załatwionych. Teraz 12. To teraz tak. Stąd dwa transporty z rudą złota. Ajajajajajajajaj. Zepsułem. Miało być tak pięknie. O, masz. Dobra, teraz już będzie dobrze. Stąd dwa transporty. Stąd dwa transporty. O cholera, ten też źle pojechał. No i znowu źle pojechał, no nie wierzę. To ja wyprawiam najlepszego. I tu kolejny transport z ludzikami. No i tak naokoło ich wysłałem. Dobra, mówi się trudno. A dobra, no do węgla to na pewno będą mi potrzebni ludzie, ale najpierw jeszcze powysyłamy tutaj. Ja pierniczy. Nie da się cofnąć czasu. Kurwości. Nie, to nie. Źle wysłałem. Ja pierdziu. Ale sprzyłem. I tak, ludzie jechali. Może się zatrzymać, nawet wrócić. No i węgiel jechał. Niech mi ten węgiel jedzie. Dobra, teraz ten możemy wysłać. 50 tysięcy, jeszcze mało. Węgiel już jedzie. Jeszcze jeden węgiel i to. Okej, okay, dobrze? Dobrze jedzie, okej. Okay. Który pierwszy? Ty pierwszy, dobra. Ten pojedzie tak, ten pojedzie tak, dobra. Ty się zatrzymaj. Już jedź. Też już ruszaj. To ludzie. Teraz. Ojej, wysłałem niepotrzebnie. Znaczy potrzebnie, ale za wcześnie. Dobra, zaraz zawrócimy go. A ja już go nie zawrócę. Tego muszę zawrócić. Wracaj się. Dobra, niech jedzie kolejny ładunek. Dobra, węgiel. Potrzebujemy węgiel. No i teraz już potrzebujemy się pobudować tutaj. Mostami. Zacznijmy tu działać coś.
Teraz no, ludzie są mi potrzebni jak najbardziej. Damy ludzi i kolejnych. No i pięknie. Na razie wszystko gra i tańczy. Ale mogę zacząć ulepszać pociągi. Już wszystko jest połączone. Będę woził po 5 wagonów. Bardzo dobrze. Teraz tak. To już może jechać z powrotem. Ten już może jechać z powrotem. Ten już może jechać z powrotem. No i jeszcze jeden potrzebujemy do węgla. Nie, to teraz ten do węgla niech jedzie. Aleś się pomyliłem. Teraz jedź. Wow. Ale maniana. Dobra. Drogę ma dobrze ułożoną. Dobra. Kolejny niech jedzie. Pracownikami zatem tutaj do olejów. Bardzo dobrze. Kolejne oleje można wysłać. Kolejny węgiel można wysłać. Mamy 3,8. Pracowników do wungla. Tak, pracowników wysyłamy do węgla, stąd pracowników wysyłamy do olejarni tej całej. No i myślę, że już będzie w porządku. Dobra, na 13 minut się nie wyrobię, ale na 16 jak najbardziej. O, ale chwileczkę, tego jeszcze o złocie zapomniałem. Na sztabce złota. Przecież trzeba ją wysłać. I możemy to zrobić już. I będzie sztabka złota już z głowy. Dobra, i tak, 5 ładunków. No i spoko, to już będziemy mieli z bani. Dobra, 5, niech to sobie już jedzie, to niech też już sobie jedzie. Dobrze, no i potrzebujemy właśnie ostatni rzut wyprodukować. Dwie sztabki, dwie te coś tam, motoropy, tak, paliwa. Bardzo dobrze. Super. I wyślemy to pociągiem dookoła tutaj, że niech się produkuje i wysyłamy. Dobra,
I ustawiamy teraz drogę. Droga już jest ustawiona i przyspieszamy. Dobrze, pięknie zrobione. Mamy to. O, więcej obiektów zniszczyłem. No mówi się trudno, żyjemy dalej. No i oczywiście nie zmieściłem się w czasie. No trudno. Dobra, przewijamy, idziemy dalej. Floryda, Floryda na nas czeka. Także ja za moment wracam, idę wziąć sobie coś do picia. Będziemy kontynuować. Dobra. Możemy kontynuować. A więc Floryda. Patrzmy, co tutaj czeka. 22 minuty. Nie kupuj więcej niż 2 lokomotywy. Nie usuwaj torów. Sporo jest wybudowane. Mamy coś nowego. Płyty stali. Znowu jest prąd nam potrzebny. Węgiel. Węgiel jest tu. Deski tutaj. Stali nie mamy. Tak na dobrą sprawę to już jest ułatwione mocno. Oj, jak ty robisz? Już umie nie. Połączyć. Więc deski już będą robione. Tutaj deski będą mi potrzebne, ale do tego jest mi potrzebny most. Chyba, że tutaj dookoła jakoś się przelecę z torami. No nie, wydaje się niby proste. Thank you.
bidum bidum. Tak na pewno nie. I tutaj też nie. Czyli most. Ile most? 27 tysięcy. Nie usuwaj torów, ok. I kupuj więcej, to nie problem. I czyli 27 tysięcy, 29 mam. Ale czekaj, bo mi jest najbardziej potrzebny teraz węgiel? Nie. Tak. Grunt to być zdecydowanym. Jest mi potrzebny teraz węgiel najbardziej. Więc przydobył się ten most za 18100. Tak naprawdę. Więc węgiel mógłbym już sobie dostarczyć tutaj. Później jeszcze żelazo podkręcił tu i żelazo bym dorzucił i już mógłbym produkować płytę stali oraz narzędzia. Ale narzędzia to potrzebuje 27. No i tak też można by było to pokombinować. Zróbmy to. Postawimy most. Przyłączymy. W ten sposób i w ten sposób i w ten sposób i w ten sposób. Wszystkie pieniądze zjem. Dobra, mamy to. Ok, to na sam początek zrobimy sobie deski, bo z desek będzie największy zarobek. W międzyczasie będę wysyłał tutaj i węgiel będę wysyłał później tu jako priorytet. Później stąd postaram się najpierw wysłać tutaj ten test bloki stali. Na sam koniec zrobimy to. To chyba będzie najlepszy deal, najlepsze rozwiązanie. Dobra, jedziemy. A jak to jest, że tu nie mam ile pracowników? Ciekawe, o co tu chodzi. Niech prosto pojedzie do kopalni. Zobaczymy, co się wydarzy. Ale numer wyjeżdża mi stąd. Co ja mam teraz zrobić? Produkować deski. Ale numer. To mnie teraz zastanowiło mocno. A i dwóch. Dobra, niech jedzie i dwóch. Nie no, zawracamy, nie jedzie dwóch. Z tymi deskami. Numer, że hej. Dobra, mam 30 tysięcy już, nawet nie wiedziałem kiedy. Trzeba tu się ładnie obrócić. Pięknie. Wysyłamy teraz tu pracowników. O co tu chodzi z tymi... Idzie czas. Produkują się deski same. To ułatwili życie w takim razie. O, panie. O kurwa, oś nie tu pojechał.
Niech cię gierunt jasny trzaśnie. Pry, pry. Nazad. Ale numer. To ułatwili życie. Teraz. Ej, zatrzymaj się. Najpierw miał węgiel wyjechać. Ale manianka. Ciekawe, ile desek się wyprodukuje przez ten czas. Mamy 6. Nie wszystko, nie wszystko połączone. Trzeba tu jeszcze połączyć się. Tak, tu będzie odpowiednie miejsce. Myślali. Dobra, wysyłamy transporty. Dobra, tak, no tak. A jeszcze to trzeba połączyć. To potrzebuję tu przyłączyć. Także jakoś w tę stronę. Dzień dobry. Nie w tę stronę. Dobra, to trzeba będzie tu wybudować. Ha, ha, ha. Ale ja mam tu skrzyżowanie. Ciekawe, co jestem w stanie zrobić na tym skrzyżowaniu. A nie mogę torów usuwać. A mam tu skrzyżowanie. Ale psie licho, no. Tu postaram się to postawić, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Tak, dobrze jedzie. Okej. Deski jadą, gdzie one jadą? Ale numer. Pauza. Same deski wyjeżdżają. Ej, pojedź jeszcze kawałek. Ale numer. Same deski wyjeżdżają. Tego się nie spodziewałem. I to nie moim pociągiem. Tu trzeba pilnować teraz. Ale maniana. Dobry goguś. Dobra, tu wysyłamy pracowników. Dwa transporty mogę wysłać. A i tu deski są mi potrzebne. A no tak, zapomniałem się. Dobra. Okej. Tylko 5 kluczy. Chwileczkę. 5 kluczy. A ja wiozę stanowczo za dużo. Trudno się mówi. Niech to już pojedzie. Tam wysyłamy transport. 1.
drogi. Już po jej, już jedzie. Jadą następne deski. Teraz węgla też trzeba wysłać. A, brak dostępnych, ok. Spoko. A te deski trzeba sprzedać. Teraz węgiel trzeba wysłać. A, deski pojechały tu. No, spoko. Cały ja. Kurde. Aj, dobra. To już pojechało. Nie, to już dojeżdża. No my tu możemy. Mamy dużo już pieniędzy. Kombinujmy, zobaczmy, co tu z tego powstanie. To ja mogę tu. O, jak pięknie. Ale się udało. Cudownie. Świetnie. W tą stronę to niepotrzebnie, bo tylko w tą stronę. No ale już niech będzie. Ulepszymy sobie pociągi od razu, bo mamy na to hajs. Operancko. Dobra, co my możemy? Możemy wysłać pracowników. W sumie to jeszcze i na węgiel można wysłać pracowników. Już. Dobra, to wyślemy, niech już się sprzeda, będzie z bani. Teraz te 5 desek niech się też sprzedadzą już tutaj. No i teraz węgiel trzeba wysyłać tutaj. W takim razie niech ten węgiel sobie pojedzie. No to wyślemy sobie tu już. No i pracowników oczywiście też trzeba tu wysłać. Deski się sprzedadzą. Ja jestem ciekaw, gdzie te wagony będą jechały, jak już zapotrzebowanie nie będzie. Dobra, teraz potrzebujemy pracowników. Pracownicy tu 5 jest. Trzeba stąd wysłać pracowników. To miasto jest załatwione, to tylko... A, jeszcze 5 kluczy tu potrzeba. O, panie. Dobra. Tak, mamy 3. To wysyłam już. Niech to sobie jedzie. Polirę. Ładunek będzie 5. Dobra, to jeszcze pracowników trzeba tu wysłać. Będzie z głowy. I 12. To już wysyłamy transport i tutaj też zaraz wyślemy transport. Dobra, niech sobie jedzie. Dobrze. Tomasz, nie tak pojechał. Moja wina. Nawróć się. O, jedzie już. Dobra. Niech sobie pojedzie tak i tak.
dobrze, dobrze pojechał, okej. On niech sobie wyjedzie transport. Potrzebujemy to już. Niech jadą do Dziska, do roboty. Tutaj trzeba jechać. I pracownicy też niech sobie pojadą. Dziewięć. Pan pracownicy niech jadą. Dobra, jakoś to chyba będzie działać. No, niech teraz mi to zawiezie, wywiezie wręcz. Bardzo dobrze, droga ustawiona. Tu węgiel jest potrzebny. Tu. Dobra, tu jest droga ustawiona w porządku. Okej, tylko jeszcze pracowników nie ma. Za mało pracowników. Trzeba pracowników wysłać. Tu się zrobi raptem dwa. Mówię też dobrze. Niech się zrobił dwa. Teraz zrobimy pięć. Proszę bardzo. Te dwa stąd zabiorę, wywiozę, sprzedam i już tylko pociąg, kurde, teraz który? Ten będzie jechał tu, dobra, niech się zatrzyma i ten niech się zatrzyma. Teraz ty. I teraz ty. Dobrze. Tak, dobrze, dobrze pojechał. Tu jest 3, to te 5 mogę wysyłać. Dobrze, czyli już będzie wszystko załatwione. Okej. Kurde, nawet się zmieszczę w czasie 13:30. Także super. No i już tylko 5 ładunków zostało. Co się wydarzy, jak tutory mu zlikwiduje? Ej, nie, to chciałem. Masz! Nie burz, nie usuwaj torów! O, ja tępy dziad jestem. Nie wierzę w to, co zrobiłem. No i co się wydarzy? O kurde! Teraz za każdy pociąg ja będę już budził 15 tysięcy. Ale maniana, niech lepiej to 100. O, jeszcze nie tak pojechał. Nie patrzyłem, no. Było skończone. Ale maniana. No ale dobrze wiedzieć na przyszłość. No i byłoby full. Byłoby full, gdybym głupi dziad nie usunął, no, tych torów z czystej ciekawości. Dobra. No to co, zróbmy sobie T-Rexa, może. Przynajmniej na niego zerknijmy. Zerknijmy na T-Rexa, zobaczmy co tu się dzieje. Zobaczmy jak to wygląda. O, ja pierdziu. Dobra, T-Rexa sobie zrobimy kiedy indziej.
Zostawiam was z tym widokiem i widzimy się następnym razem w grze. Do zobaczenia, trzymajcie się i cześć.